Cześć wszystkim, nazywam się Paweł Lisowski i jestem właścicielem firmy Świat Supli. Ze mną jest Patryk. Patryk jest dietetykiem, technologiem żywności i żywienia i dzisiaj porozmawiamy o słodzikach. Jest to temat bardzo aktualny, bardzo wdzięczny ze względu na to, że podatek cukrowy sprawia, że trzeba się przerzucać na słodziki, ale dużo jest kontrowersji wobec słodzika ze względu na to, że niektóre osoby myślą albo uważają, że słodziki są bardzo, bardzo niezdrowe. Patryk, co uważasz odnośnie tego, czy słodziki są zdrowe, czy warto je stosować, czy lepiej korzystać z cukru? Bo też dużo, nawet klientów do nas przychodzą do sklepu, mówi, że wolą mieć mniejsze dawki cukru, ale żeby to był cukier, niż jakikolwiek słodzik. Według mnie, z mojej subiektywnej opinii, lepszym wyborem będzie słodzik, aniżeli cukier. Przede wszystkim dlatego, że dzięki badaniu potwierdziliśmy, iż słodziki są mniej niebezpieczne, aniżeli właśnie dawki cukru. To dosyć ciekawe porównanie. A co myślisz odnośnie aspartamu, który według niektórych może powodować raka? Jeśli chodzi o aspartam, najnowsze badania definitywnie obaliły mit kancerogenności, gdyż przez złą sławę aspartam został bardzo głęboko przebadany. Na ten moment jest najbardziej przebadany słodzikiem, jaki w ogóle przychodzi do obrotu. To jest dosyć ciekawe. Czyli można śmiało powiedzieć, podsumowując, że aspartam nie powinien mieć wpływu na nowotwór? Nie ma żadnego wpływu. Według badań nawet kosmiczne dawki przekraczające dzienną dawkę dopuszczalną nie powodowała wzrostu nowotworów. Rozumiem. A powiedz mi w takim razie, jeżeli nie nowotwór, to może ma jakiś negatywny wpływ na coś innego? Jeśli stosujemy słodziki, nieważne jakie, czy to aspartam, czy inne słodziki, jeśli stosujemy je w dawkach, takie jak zostały zalecone przez Unię Europejską, nie mają one żadnych negatywnych skutków ubocznych. Jeśli przedawkujemy, najczęstszym skutkiem ubocznym jest zazwyczaj przeczyszczenie. A powiedz mi, jak to jest z Coca-Colą, no bo bardzo dużo osób Coca-Colę wiąże ze słodzikami, a Coca-Cola ma złą sławę, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne. Nie ma się co tutaj oszukiwać. No i przeciętny Kowalski jednak myśli, uważa, jest przeświadczony nawet tym, że cola jest zła, bo ma słodziki. Właśnie, jeśli mamy wybrać kolę, to definitywnie wybierajmy to bez cukru. Poziom cukru w Coca-Coli słodzonej cukrem jest kosmicznie wysoki, jest bardzo wręcz niebezpieczny dla naszego zdrowia. W dodatku z kofeiną, którą też zawiera Coca-Cola, powoduje bardzo duże obciążenie dla naszego układu sercowo-naczyniowego. Więc jak najbardziej, jeśli chcemy już wybrać Coca-Colę, to ze słodzikiem. Aby przedawkować dawkę słodzika, aspartamu z Coca-Coli, trzeba byłoby wypić bodajże 10 litrów Coca-Coli, a jest to po prostu nierealne dla typowego Kowalskiego. Słuchaj, ja na co dzień sprzedając suplementy zobaczyłem, że wiele firm z suplementami odeszło całkowicie od aspartamu, po tym właśnie jak był taki duży szum hejtujący aspartam. Przerzucili się na taki słodziek sukraloza. Według Ciebie sukraloza jest zdrowszym zamiennikiem? Sukraloza definitywnie nie jest zdrowszym zamiennikiem aspartamu, gdyż naprawdę w nadmiernych dawkach może powodować zaburzenie wrażliwości insulinowej. Przede wszystkim powinni na sukralozę uważać cukrzycy, czy to z cukrzycą typu drugiego czy pierwszego. Oczywiście podkreślam, są to dawki, które jeśli my przekraczamy dzienną dawkę, a nie, jeśli stosujemy odpowiednio. Więc to ona jest bezpieczna do swoich granic. Dobrze, a też w produktach spożywczych możemy bardzo często znaleźć w składzie taki napis jak cukry alkoholowe albo substancje słodzące, słodziki, w nawiasie cukry alkoholowe. Byś mógł wyjaśnić, co to w ogóle jest?
Tak. Cukry alkoholowe są to substancje słodzące. My odbieramy je jako słodkie. Lecz zostały dodane do produktów żywnościowych z tego powodu, iż słodkość mają troszkę mniejszą lub identyczną co zwykły cukier, ale dwukrotnie mniejszą kaloryczność lub wręcz 80-90% mniejszą, jak na przykład erytrytol. Jedynym skutkiem ubocznym stosowania cukrów alkoholowych może być przeczyszczenie, lecz to także jest zależne od dawki. Pamiętajmy zawsze o dziennej dawce. Nie przekraczając dziennej dawki, nie narażamy się na skutki uboczne. Fajnie, że w ogóle przyszedłeś, ze względu na to, że dużo kontrowersji jest odnośnie batoników białkowych. U nas w sklepie jest duży wybór batoników białkowych. No my staramy się zamawiać tylko te dobrej jakości, ale jest taki, często się spotykam z czymś takim, że ludzie mówią, że te batoniki białkowe w sumie to jest to samo co Snickers. Kaloryka się zgadza, cukru też trochę w składzie, tam chodzi o cukry alkoholowe oczywiście i węglowodany jest. De facto jak ktoś trzyma o linię, to możesz wyjaśnić z jakiego powodu na przykład czy opłaca mu się wziąć taki batonik białkowy, czy lepiej nic nie jeść, albo czy lepiej zjeść jakiegoś zwykłego Snickersa z Biedronki? Jeśli już chcemy coś słodkiego, to definitywnie batonik białkowy będzie lepszym wyborem aniżeli taki Snickers, gdyż po pierwsze nie ładujemy takiej ilości cukrów prostych, a spożywamy cukry alkoholowe. Po drugie, spożywamy do tego pełnowartościowe białko, gdyż zazwyczaj batony białkowe są stworzone z serwatki, czyli z białka pełnowartościowego. I często są dodawane tam witaminy oraz minerały, więc dodatkowo możemy się wspomóc. Jeśli mamy niezbyt odpowiednią dietę, nie jesteśmy na jakiejś rygorystycznej, przepisanej dla nas diecie, to możemy się wręcz zasuplementować zwykłym batonikiem. Także trzeba tu zwrócić uwagę na rodzaj tłuszczu, jaki jest dodawany do takich batoników. Zwykle właśnie w batonikach białkowych jest ten lepszy rodzaj tłuszczu, czyli nierafinowany, ten miękki, nieutwardzony. A jednak jeśli weźmiemy pod uwagę Snickers, jest to totalnie przerafinowany, przetworzony produkt bez żadnych składników odżywczych dodatkowych oprócz tłuszczu, cukrów i znikomej ilości białek. No to dosyć ciekawe. A powiedz mi w takim razie, czy może lepiej zjeść tego batonika, czy może w ogóle lepiej nic nie jeść? To zależy. Jeśli ktoś spożywa odpowiednie posiłki i bilans kaloryczny, to lepiej, żeby to były pełnowartościowe posiłki. Podkreślmy, batony, jak na każdym batonie białkowym będzie napisane, nie może być substytutem zróżnicowanej zdrowej diety. Może to być jedynie dodatek. Mhm. No dobra, no ale no, nie mamy czasu zjeść. W ogóle. Odpada nam no, jeden, dwa posiłki, tak jak ja dzisiaj na przykład, no, dwóch nie zjadłem. No, głodny jestem i teraz się zastanawiam, kurczę, lepiej wrąbać takiego batonika, czy lepiej siedzieć głodny? Wrąbać batonika. Rozumiem. No to wszystko jasne. A wracając do meritum, jeżeli chodzi o słodziki, weź mi wyjaśnij w takim razie, bo trochę porozmawialiśmy o słodzikach syntetycznych. Warto by było przejść do takich jak półsyntetycznych i naturalnych. Między innymi chciałbym z Tobą w ogóle porozmawiać o takich słodzikach jak najpopularniejszy według mnie, który się u nas w sklepie sprzedaje jak erytrol albo erytrytol, bo tam są dwie nazwy. Dużo osób twierdzi, że to jest jeden z najlepszych słodzików, jaki jest dostępny na w ogóle rynku polskim i jest najzdrowszy. Co o tym uważasz? Tak, jest to jeden z najzdrowszych słodzików. Oczywiście, jeśli chodzi o cenę zdrowy, niezdrowy, trzeba wziąć pod uwagę różne czynniki. Przede wszystkim zawsze kierujemy się dzienną dawką spożycia. Nigdy jej nie omijamy, zawsze się tym kierujemy. Wracając do erytrytolu, erytrytol nie jest w pełni naturalnym słodzikiem, jest słodzikiem półsyntetycznym, o czym wielu ludzi nie wie.
gdyż to my bierzemy udział w jego metabolizmie. Erytrytol jest właśnie alkoholem cukrowym, który wchłania się praktycznie w 10, może nawet mniejszej ilości procent, dzięki czemu jego kaloryczność waha się między 10 a 15 kalorii na 100 gramów. Jest to również zależne od tego, czy mamy odpowiednią mikrobiotę jelitową, która w ogóle go trawi na te kalorie. Niektórzy bez tej flory, bez tej mikrobioty nie przyswajają tych kalorii wcale. Erytrytol jest także bardzo dobry, gdyż ma praktycznie zerowy indeks glikemiczny. Ponieważ jeśli kalorii żadnych nie spożyjemy, insulina oraz glikemia się nie podnosi. Jest to również dobra pożywka naszej mikrobioty. Jeśli oczywiście nie przesadzamy, pamiętajmy, my karmimy nasze bakterie w jelitach, ale my nie możemy ich także przekarmić. Są tam różne bakterie i powinno zawsze być równowaga w ich ilości. To jest dosyć ciekawe. A może się zdarzyć tak, że będziemy mieli ten efekt przeczyszczenia przy nadmiernej ilości spożywania erytrytolu? Tak, efekt przeczyszczenia może być zauważany nawet bez przedawkowania dzielnej dawki, gdyż to właśnie zależy od tego, jaką ilość mamy tych mikrobów w naszych jelitach, które go trawią. Bo jeśli nie będziemy mieli odpowiedniej ilości, erytrytol może nam podrażnić troszkę jelito i może mieć efekt przyczyszczający. Ale z czasem te mikroby, one się namnażają i lepiej go trawią, przez co możemy spożywać większą dawkę. No to fajnie. No i teraz klienci bardzo często przychodzą do nas i pytają się, co jest lepsze, ksylitol czy erytrol i co lepiej wziąć. No to jest dosyć ciężkie dla mnie do odpowiedzenia. Może ty mi w tym pomożesz? Tutaj musimy wziąć pod uwagę naszą subiektywną opinię, do czego będzie używane. Erytrytol ma praktycznie znikomą ilość kalorii, ale jest bodajże o 1/4 mniej słodki, aniżeli bierzemy tutaj pod uwagę cukier. Cukier jest zawsze odnośnikiem poziomu słodkości. Ksylitol jest wręcz równy. Ale ksylitol ma 200, około 40 kalorii na 100 gramów, więc ma niecałe dwa razy mniej kalorii niż cukier. I właśnie, czym się będziemy kierować? Czy kierujemy się przede wszystkim małą ilością kalorii przy spożywaniu słodzika, czy może kierujemy się na przykład wypiekami? Na przykład erytrytol nie będzie dobry do wypieków drożdżowych, gdyż zabija drożdże. Erytrytol nie tylko karmi naszą mikrobiotę, ale też zabija niektóre grzyby dodatkowo w naszej mikrobiocie. Przez przypadek zabija także drożdże, więc w żaden sposób nie upieczemy drożdżówki na erytrytolu. Tak samo weźmy pod uwagę ksylitol. Także super zabija grzyby, bakterie. Na nim już się da upiec ciasto drożdżowe, ale no właśnie ma więcej kalorii. Ksylitol dodatkowo bardzo dobrze wpływa na naszą jamę ustną. Zabija te bakterie, które tworzą kwasy organiczne, a kwasy organiczne niszczą nasze szkliwo. Więc na przykład, jeśli kierujemy się, załóżmy, słodzikiem dla dziecka, to bardzo dobrym będzie wyborem ksylitol, aby przeciwdziałać próchnicy. Super. No to w sumie podsumowując, to wszystko został nam tylko jeden słodzik, taki najpopularniejszy, jakim jest stevia. No, stevia sam osobiście powiem, ma dla mnie bardzo niedobry smak. Jeżeli chodzi o słodkość, to przez ten metaliczny posmak, no, nawet trochę jej idzie. No i powiedz mi co odnośnie stewii, czy w ogóle warto ją stawiać na pierwszym miejscu, jak niektórzy na przykład stawiają? Kolejnym razem to subiektywna opinia, od której strony zadamy pytanie, czy bierzemy pod uwagę prozdrowotne właściwości, smak czy kalorykę. Stevia, trzeba podkreślić, nie ma kalorii, nie podnosi insuliny, ale jest jej smak. Tak. Nie każdemu pasuje, lecz słyszałem bardzo wiele razy, gdy osoby, które praktycznie cukru nie spożywają, im smakuje. Ale jeśli osoby już cukier kiedyś spożywały, jakieś słodziki, no niestety, to im nie podejdzie. Stevia ma bardzo dużo prozdrowotnych właściwości. Przeciwzapalne, przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne.
Jest też bardzo wiele badań, które pokazują wpływ na układ sercowo-naczyniowy i także neurologiczny. Została ona również poddana takiej zasadzie, że skoro jest naturalna, to nie będzie ustalana nawet dawka dzienna. Więc dotychczas Unia Europejska nie ustawiła żadnych dawek. Jest ona bodajże 200-300 razy słodsza od cukru. Zależy oczywiście od stężenia, ale to właśnie problem jest jej smak. Nie każdemu może podejść. Alternatywą dla czystej stewii w proszku jest jej mieszanie z innymi słodzikami. Na rynku możemy znaleźć czystą stewię, glikozy stewiowe połączone wraz z erytrytolem. I wtedy smak jest bardzo podobny do wręcz czystego cukru. Możemy także znaleźć stewię w płynie z różnymi aromatami. Sam nie próbowałem, nie wiem, ale być może potrafią zabić jej metaliczny smak. Wiesz co, ja próbowałem taką stewię właśnie w płynie z firmą No Foods produkuje. No ale ten taki inny posmak jest mimo wszystko wyczuwalny i jednak te słodziki i aromaty na bazie sukralozy są nie do zastąpienia, jeżeli chodzi o kwestie smakowe. Fajnie, że tutaj wyjaśniliśmy wszystko odnośnie słodzików. Podsumowując teraz temat słodzików, powiedz Patryk, który ty byś rekomendował do zastosowania na co dzień dla każdego? Jeśli chodzi o mnie, to ja bym rekomendował przede wszystkim rotację słodzikami. Czyli jeśli przez jakiś czas używaliśmy na przykład erytrytolu, gdy nam się skończy, zmieńmy go na przykład na ksylitol. Później na nowo zmieńmy go na sukralozę. Oczywiście podkreślmy, że sukraloza dla osób z cukrzycą definitywnie nie ryzykujmy. Po sukralozie mogą być cykliminiany, sacharyniany sodu, czyli takie typowe w tabletkach. Później na przykład zwykła stewia. Tak jak mówię, najważniejsze tak czy siak zawsze zostaje dzienne zapotrzebowanie. Jeśli nie przekraczamy, nie pijemy z buteleczki naszego słodzika, nie jemy tableteczek słodzika, to nic nam nie grozi. Musimy obserwować swój organizm i dostosowywać dawki do nas. No tak, sobie przypomniałem, że za młodu właśnie takie tableteczki się jadło. No właśnie. W każdym razie podsumowując, pamiętajcie o tym, że słodziki to bardzo dobra, a właściwie najzdrowsza alternatywa, jeżeli chodzi o poziom słodkości. Warto po nie sięgać. No i pamiętajcie jeszcze jedną rzecz. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytanie bezpośrednio do Patryka, śmiało możecie go szukać na Facebooku. Jest aktywny, odpowiada na wszystkie pytania, więc śmiało kierujcie wiadomości w kierunku jego. A jeżeli Wam się podobał ten film i jeszcze mamy o czymś ciekawym powiedzieć albo coś nagrać, rozwiać Wasze wątpliwości, piszcie w komentarzach i dzielcie się tym filmem wśród znajomych, udostępniajcie, tak byśmy troszeczkę mogli podedukować, dzięki oczywiście Patrykowi, jak największą ilość osób. Dzięki śliczne, Patryk, dla Ciebie. Także dziękuję, Paweł. Do zobaczenia, cześć. Cześć.